Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle Brothers. No dobrze, zobaczmy, co my tutaj mamy dzisiaj w planie. Cargo 3 dni, ale to jest bardzo mało. A drugie to z tego, co pamiętam, była karawana 5 dni. Karawana 5 dni... Zastanawiam się bardzo nad tym. To jeszcze gdzieś na północ taka lawa. Do Jungholz 3 dni. Deliver cargo. Deliver cargo daje nam możliwość, jakby coś, no to zawsze możemy ominąć jakąś grupę wrogą. Natomiast karawany nie bardzo. Ale może, ja wiem. Zaraz. Ile oni płacą za tą karawanę? 5 dni. W sumie 3200 dostaniemy za to, a my płacimy, to i tak zarobimy, bo nawet jakbyśmy 500 płacili, to będzie 5 razy, no to będzie 2,5, ponad, poniżej 2500, ale powyżej 2000. Więc może warto się wybrać w taką długą podróż. Może się nic nie wydarzy i będę mógł sobie po prostu siedzieć, nie komentować. Będzie po prostu kolejne włóczenie się, tylko tym razem... W które miejsce my to idziemy te 5 dni? Tu? To pewnie tędy będziecie naokoło szli. No dobra. O! Tak, Azeroth się wyćwiczył. Wytrzymałość ma większą. No widzicie? Podróże kształcą. Znaczy, kształcą mięśnie. Muskulaturę. No dobrze. A w sumie mogliśmy zobaczyć, o tam ktoś kogoś napadł, nam się upiekło. Tylko kasa leci. Co my tu mamy? Pst, pst, pst. Hej. Nawet nie doczytałem, co tam było. Zobaczmy, co tu mamy. Tak z ciekawości zawsze można przecież popatrzeć. Może w końcu to sprzedamy. Nie. Nie sprzedamy. Narzędzia można wykupić, bo tu są tanie. Żeby móc po drodze naprawiać pewne rzeczy. Można zobaczyć, czy ktoś do zatrudnienia ciekawy byłby. Nie, nie ma. No to dalej. Ale przyjemna podróż, kurczę. Nic się nie dzieje. W ostatnim odcinku się też nic nie działo. Co za cisza i spokój w tej kampanii nagle. Bez jakichś wydarzeń mrocznych, które by nas tutaj ogarniały. Po prostu czyste podróże i podziwianie przyrody. Jeszcze nam za to płacą. Tu w nocy to nie będziemy w stanie nic zaglądnąć. Nie, ominęliśmy w ogóle nawet. During cow, hot meal, gorący posiłek. No proszę. Bardzo dobrze, jeszcze gorące posiłki nam zapewniają. Gdzieś w oddali barbarzyńcy przebiegają, ale nami się nie interesują. Może w nocy zaatakują? No, minęliśmy się z nimi. Cisza, spokój. I dotarliśmy do miejsca końcowego. Haha. Jeszcze ile mamy doświadczenia? No, to będą promocje teraz. A takie kontrakty kapitan lubi. Wszyscy też zadowoleni. Dobrze, poćwiczyliśmy bieganie, podróże. Ale świetnie.
Psa możemy tu nawet kupić, to jeszcze się lepiej, bo chyba ktoś tam psa chciał, potrzebował, z tego co pamiętam. No. Nie ma kontraktu niestety, to jest pewien problem. Ktoś tam chciał psa, ale nie wiem kto, bo sobie notatki gdzieś posiałem. Pyk. Przepraszam za miganie ekranem, ale to jest jedyny sposób, żebym mógł zobaczyć, kto tam chciał psa. O Jezu, wszyscy mają promocję. O, to będę miał dopiero teraz. Chyba będę musiał zrobić przerwę i sobie popatrzeć, co komu dać, bo żeby was nie męczyć w tym momencie tym, bo zejdzie przez cały odcinek ta promocja, więc chyba zróbmy sobie krótką przerwę, bo ja muszę tutaj przeanalizować. Nie liczyłem aż na to, że wszyscy, oprócz Azerota, który zyskał fatigue, uzyskają poziom nowy. No to do zobaczenia. Uff, jestem z powrotem. Dla was minęła chwila, a dla mnie chyba z 10 minut. Jak nie więcej. Wszyscy mają promocję i to jest jakby duży kłopot. Na razie tak ogólnie popatrzyłem tylko po operkach. Ulf Żelaznobrody, nasz dwuręczniak z toporem, będzie potrzebował w tym momencie, ponieważ masz fatigue takie sobie, ja bym ci dał brawny. To zawsze ci to fatigue troszkę wzrośnie. Do tego dwuręczny, no to melee defense na pewno. Tu ci słabo znowu wyszło, to jest kiepsko. Fatigue można by jeszcze dorzucić i w takim wypadku chyba HP. Seret, piechur z tarczą, shield expert. Zwłaszcza, że masz specjalną tarczę. Czego masz mało tutaj? W zasadzie na pewno melee defense, melee skill, fatigue można by trochę podciągnąć. Następny wronia furia, piechur unarmed, ale tym razem dostaniesz Sundering Strikes. Gdzie to było? Tu. Efektywność względem zbroi zwiększona plus 20% za jakiejkolwiek tej. Troszkę ci, może nie tylko unarmed, bez broni, ale z bronią też damy bonusy. No i widzę od razu, tu musisz podciągnąć, tu i fatigue. Bo ostatnio na fatigue przy dłuższych bitwach jest trudniej trochę. Keiran uciszacz, piechur z włócznie oszczepy. No właśnie, muszę pamiętać o tym, zwłaszcza, że teraz byś dostał quick hands, żeby móc to szybko zmieniać sobie, więc będzie łatwiej ci to wymieniać w walce, tylko trzeba pamiętać, że ty masz te oszczepy całe nieszczęsne. Plus 2 fatigue. Czyli wszyscy standardowo, co w pierwszej linii, fatigue potrzebują. Siódmy brat. Piechur psy asy w rękawie. To dla ciebie mam coś specjalnego. Pack leader. To prawdopodobnie daje nam możliwość drugiego psa. Chyba, jak dobrze zrozumiałem. Zaraz to sprawdzimy. Mam nadzieję, że to działa tak jak ten, bo mamy kupionego psa. Mogę ci dać dodatkowego gdzieś? Tu? Nie. Tu? Ha, mogę. Tylko trzeba będzie wdzianko dać temu piesiakowi. To będzie zapasowy piesek. No dobrze. I ty jesteś tak, z przodu jako piechur, mele, fatigue. Następny jest Albrecht Łapa, piechur, swordmastery, bo to już miałem ci dać. One-handed swordmastery. Plus 3, plus 2, plus 2. Następny Halvir dwuręczny hammermastery.
Plus 3, plus 3, plus 3. Koło, znaczy się nie kolo, a może kolo, piechur, kamuflaż. Ja bym tobie dał jako jednemu piechurowi Indomitable. Na razie, to się zawsze przyda, ten skill dla piechurów. Plus 3, plus tego, tu masz słabo, to dajmy ci plus 4. Henryk ze Skalicy, piechur, tarcza, mace. Ty byś dostał Return Favor, czyli dodatkowy ten, że 75% szans, jak możemy ogłuszyć oponenta, który nie trafi na atakiem w nas. To do tej maczugi pasuje. O Jezu, znowu ci tu tak słabo wyszło. Plus 3. No to trudno, tak wyszło jak wyszło. Młody wilk, ty masz psa. Co prawda ty chyba chciałeś białego, ale już mniejsza z tym. Ty oczywiście idziesz w kierunku Netmaster i musimy też pamiętać, że masz po prostu te sieci. A oszczepy ma... Już zapomniałem kto. Netmastery. No właśnie. Kurczę, znowu melee skill masz słabo. To co? HP, fatigue i range defense w takim wypadku. Keyran, właśnie, Keyran. Muszę pamiętać. I tak zejdzie pół odcinka pewnie. Sura. Sierżant. Leczenie minstrel. No to dostaniesz bandage mastery, bo wtedy nie musisz nosić tych. Bandaże możemy dać komuś innemu. A zamiast tego możesz dostać lutnię. Sprawdzimy, co to daje. A bandaż możemy dać komuś tam innemu. A weź sobie na przykład ty bandaż. Nie, ty masz fatigue strasznie słabe. Henrykowi. Dobra, następny to Sura. Teraz tak. Plus fatigue troszeczkę i HP troszeczkę. Range defense dajmy, bo ty jesteś w drugiej linii. Waldemir. Waldemir, łucznik mały łuk, ale dostajesz bowmastery. Jak każdy łucznik powinien coś takiego mieć. I teraz masz tak. Range skill, range defense, fatigue. Puelle, nasza maskotka. Pole arm mastery. Kurczę, czemu to tak jeden... Plus 3. Ha. No trudno, daj mi HP, bo nie chcę ten. Seal, ty masz kilka generalnie ciekawych w tym momencie rzeczy, ale bo bardzo mi się podoba Threads of Fate, żeby dodatkowe bonusy były do Vala Staff, ale Spiritual Bond to jest też taki obronny perk, że ten duszek otrzymuje uszkodzenia zamiast ciebie w pewnym stopniu. Więc dajmy Spiritual Bond. No i oczywiście dajmy tak, plus 3, range defense i fatigue. Fatigue masz dużo, HP może zwiększymy. Everwald jako nasz dowódca dostaniesz Inspire. Dodatkowy action point dla innych. Melee defense, fatigue. O, to już będziesz, kurczę, siał tu zniszczenie. Hagios, tym razem Hagios pójdziesz piechur leczenie w kierunku Potion Brewer, że będziesz mógł tam craftować jakieś różne mikstury. I tobie, o, na pewno bym to zwiększył. Range defense,
i fatig. Dobra, docieramy powoli do końca. Kolbudzi, duelist, one handed sword mastery, bo to jest liczone jako sword one handed, no właśnie. HP bym podciągnął, fatigue bym podciągnął na pewno. Melee defense kiepsko się wylosowało. No to dajmy ci jeszcze troszkę resolve, bo to się zawsze przyda. No i zostaje Stanisław Jagiellon, łucznik mały łuk. Ty dostaniesz Wind Reader. Gdzie tu jest ten Wind Reader? Kamuflaż, kurczę, nie mogę tego znaleźć. Wind Reader. To są odporności na unikanie strzał, ale również do strzelania daje w tym momencie range skill, range defense, 1/3 range defense jest jako range skill, więc to też nam dużo daje. Znaczy dużo. Range defense. No i chyba HP bym ci tym razem podciągnął trochę. No i ostatni piechuro, że tak powiem, hybryda, łuk, miecz, bowmastery, na razie będziesz szedł łuk. +3, +2, +3. No dobra, to mamy wszystkie promocje. Oprócz Asterota, który pewnie niedługo dostanie promocję. Co to w ogóle jest? Uncut Gems. A, to możemy, kurczę, sprzedać tutaj. Kupiliśmy za 600, to tu się nie opłaca sprzedawać. Wszystko mamy, co potrzebujemy. Tu nie ma żadnych, że tak powiem, tych zleceń. Więc musimy się udać gdzieś dalej. A, możemy iść na północ zaś znowu, ja wiem. Chociaż zmierzałem powoli na południe i mnie wywiało z tego południa. Najbliżej musimy jakieś zlecenie. Może być jakaś karawana znowu w dół. Coś tu chodzi. Halo? 26 brygandów. Tux, Poachers, Riders, Monk, Farm, Hat, Miner. Dawać ich. Nie płacą nam za to, ale chodźcie tu. Zaraz. No tak, chodźcie tu. Czekaj na razie. Mam nadzieję, że od tej strony tylko będą nadchodzić. Czekaj. Tu musimy zająć miejsce. Zatkać. No dobre do obrony nawet miejsce, więc powinno być ciekawie. Czekam, aż wszyscy podejdą. Dobra. Teraz tak. Ty możesz tu. I w zasadzie. A, bo ty sieci możesz rzucać. Ale na razie nie, ty nie sieci. Dobra, zostawiamy cię. Czekaj jeszcze chwilę. Później się jakoś tu rozparcelujemy. Ty w zasadzie możesz tu podejść. No właśnie, jakby co będziesz blokował to. Chociaż w zasadzie powinieneś podejść tu. Tutaj, ale żeby się nie przedarli, nie przedrzą się. Tu, tu i tu. Dlatego, że mamy tutaj dużo ludzi, którzy mogą zatkać tą dziurę. Ty jak najbardziej tu, cyk, cyk. Czekaj. Ty możesz podejść rzeczywiście. Tu mamy dwie osoby. Jedna będzie na zmianę, jakby co. To ty możesz podejść tu. Ty możesz podejść tu. Ty możesz podejść tu, wysunąć tak. Ty możesz podejść tu. A, już nie wysuniesz tego Spearwalla. Tak. No z tej strony mogą jeszcze podejść, generalnie rzecz biorąc. Albrecht, ty będziesz tutaj jakby zapewniał wsparcie. Od góry teoretycznie też mogą podejść, ale tu mamy lepiej rozłożonych ludzi. Jakby od dołu jacyś szli, to ty
będziesz zapewniał wsparcie. Czy potrzebujemy zombiaków? Nie potrzebujemy zombiaków. Możesz tutaj wejść. Ty już możesz w sumie strzelać. No. Ciebie bym dał tu. Skoro Everwald idzie na dół. Ty możesz podejść tu. Był panie, ale dostał kurde strzała. Ty będziesz tutaj wspomagał. Ty możesz w zasadzie wspomagać stąd. Ty idziesz do góry. Ty idziesz tu i możesz tam strzelać w nich gdzieś. Albo i nie. A ty będziesz wspomagał tutaj. Bo będą mieć bardzo ciężką w tym momencie próbę, żeby się tu przedrzeć. W zasadzie my też możemy tymi oszczepami rzucać, szczerze mówiąc. Bo sieci nie ma co marnować, wydaje mi się. A oni się boją w ogóle podejść i to może być jeden problem. Będą chcieli naokoło tam obejść. Wcześniej czy później muszą podejść, bo mamy lepszych łuczników. Trafisz tam tak daleko? Pięknie. Już czekamy, czekamy, kurczę, i nie możemy się doczekać na was. Seret. Może nie powinniśmy wysuwać tych spirwoli, kurczę. No, zagrzewajcie się do walki. Im szybciej podejdziecie, tym lepiej. Bo wyślemy zombiaki na was. Oni chyba do nas, kurczę, tu nie podejdą. Boją się. Trochę to bez sensu zrobiłem. Masz małe szanse trafienia, ale dasz rady. A zaraz im się skończą toporki i różne szczepy, więc... No właśnie. Albo ludzie im się skończą. Czekać na razie. No może który podejdzie w końcu. Czekamy na was. Idą powoli. Stwierdzili, że jednak nic im nie da tam być z boku. No dobrze.
Czekamy. Już nawet nie wysuwam tych ostrzy, bo to ich zniechęca do tego, żeby tu podejść. O! Czekaj. No, teraz się zacznie w końcu. Brawo dla odważnych. Ała! Kto tak dostał? Kolo dostał. Dobra, tego trzeba będzie tutaj stąd wygarnąć, że tak powiem. Bardzo dobrze. Nie chcę tu podchodzić, bo to by było bez sensu. Bardzo dobrze. Czekaj. W zasadzie Albrecht mógłby się zmienić z tobą, bo ty już działałeś. I zrobić taki myk. Czekaj. O, ten ma dość, kijem dostał. No. O, teraz rozesłałeś, Ryszard, strzały po różnych, po okolicy i nic tego nie dało. Nic to nie dało. W sumie ty możesz też zrobić zmianę kolejną, żeby zmaksymalizować nasze tutaj działania. No i dobrze. Cyk, 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 cyk. Następni, proszę. A, mogłeś zadać cios, kurczę. Nie zauważyłem tego. Okay. O, ten będzie nam zniszczenie tutaj siał. Chyba musimy ruszyć powoli do przodu. Dobrze. Czekaj. 100 strupów piętrzy się tu przed nami. Czekaj w sumie, czekaj. Siódmy brat, na razie czekaj. Trąbią i nic to nie daje im. Ty też czekaj. A Everwald, myślę, że możesz ruszyć do przodu i temu gościowi coś tu wyperswadować.
Pilny góry. Ty czekaj. A ty nie jesteś tutaj tak, żeby móc coś zrobić. Ty jesteś w stanie tu dojść i coś zrobić? Nie bardzo. Ten może być groźny. Niestety. Ty jeszcze teoretycznie, ale nie wiem, czy jesteś w stanie zadać jakiś cios. Nie. Ty mógłbyś podejść, ale na razie nie podchodź. O! Panie, rzucają w nas. Dobra, trzeba być chyba bardziej trochę proaktywnym, tak mi się wydaje. Albo i nie, oni są proaktywni. Ty poczekaj chwilę. No właśnie się tego bałem trochę, ale dobra. Nie bój się ducha. Ty się może wycofaj. Pyk. Czekaj. Nie dajcie się ponieść entuzjazmowi. Albrecht. Poczekaj chwilę. Co, Kejran? Zrób coś takiego. Tego trzeba ogarnąć jak najszybciej. Trochę się narażasz na tego patykowatego, ale... O, tutaj też bym nie podszedł. Sorry. O, tu będzie ten młotkowy bardzo niebezpieczny gość. I ten. To może być trochę problematyczne. Tutaj stanąć to nie jest dobry pomysł. Ale ty już tu stoisz. Siódmy brat. 155-66. Definitywnie go zmień. Dobrze. Czekaj. To nie jest dobrze.
Czekaj. Mam nadzieję, że to nie była ta tarcza taka fajna. Może trafisz przez drzewo. Trafiłeś. Tu nie wejdę, nie ma szans. Trzeba im troszeczkę zrobić miejsce. Czyli się troszkę odsunąć. Bardzo dobrze. I ty się też może... Ty zostań tu, gdzie jesteś. Dobra, tobie się skończyły wszystkie te, więc będziesz tam pełnił rolę pomocniczą. Ty uciekasz, to tego trzeba ogarnąć. No, można go i tak ogarnąć. Można go i tak ogarnąć. A ty się zmęczyłeś, to odpocznij. Tu was za dużo jest. Też nie masz jak gdzie podejść do przodu. Przydałoby się więcej rotacji, szczerze mówiąc. O, jakiś u góry się pojawił gość. O, jakaś nowa ekipa tam przychodzi. Ty wskocz tu, ale na razie nic nie zrobisz. To ty się przygotujesz tutaj na ich przyjęcie. W takim wypadku. To może wrócisz tam, będziesz potrzebna jednak. A wy co? Nie masz rotacji. Czekaj. Takie zmiany robicie. Dobra, ja bym teraz zaryzykował ogarniać już tego. Stanisław, ty jeszcze masz jakieś strzały. Odpocznij. Tu was za dużo jest zdecydowanie. Poczekaj trochę jeszcze. Jeszcze ogarniemy tak. Dobra, tam już jest spokój. No dobra, to te łośki u góry. Wow. Kolo, ty masz coś tutaj trochę. Lekki, drobny problem. Eee,
góry. Verwald. Nie, uciekają jednak. No to trzeba gonić niedobitków, tak mi się wydaje. Trafisz w kogoś? Nie trafisz, to oszczędzaj. Amunicję. Trafisz w kogoś? Trafisz. Albo i nie. Tego z patykiem weź załatw. Tego dogonisz. Chociaż on już jest i tak dogoniony. Tamten walczy. Okej. O, ten myślałem, że zaatakuje Alvira, ale niestety, znaczy na szczęście spękał. Ta reszta zwieje nam. To nawet nie ma co ich gonić. Moglibyśmy w sumie psy wypuścić. Może któregoś dogonią. Czekać. A w sumie. A, mogłem tego załatwić. Zapomniałem. No to trzech zostało. Dwóch u góry i ten, który ucieka. Dwóch. Jeden został. To nawet nie ma co gonić, bo oni już i tak uciekli. Nawet nie wiem, gdzie ten drugi jest. A tu jest. A jeszcze walczy, kurczę. Odważny gość. A to jest jakiś mnich. Szkoda, że nie można go zwerbować. No, dawać. Ale nas jest. No dobrze. Ktoś ma jakąś promocję? W sumie nikt.
Co mamy? 190, bla 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 bla, trochę śmieci. No dobrze, ale coś porobiliśmy, ale ponieważ rany mamy 45 minut, więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze, trzymajcie się, cześć.